Teatr Zagłębia karnawałowo wchodzi w nowy rok. A wszystko za sprawą spektaklu Horror Show, którego premiera już dziś. Jak zapowiadają realizatorzy, to będzie zwariowana podróż przez nasze lęki i wyobrażenia. Jest grupa ludzi, grupa Polaków gdzieś na południu Polski w opuszczonym domku, którzy mają przygotowany pewien plan, który realizują i w tym planie jest zawarty ten horror. Natomiast oczywiście ubieramy to poprzez używanie muzyki, poprzez te wszystkie teatralne konwencje. Robimy z tego horroru, robimy szał, czyli coś, co ma służyć jakby nabraniu dystansu do tego, o czym mówimy, do obśmiania pewnych rzeczy, czyli taki horror w konwencji buffo. Muzykę do spektaklu skomponował Rafał Matuszak, związany z zespołem Koma. Na żywo wykonają zespół muzyczny Melancholia, a aktorzy Sosnowieckiego Teatru lubią śpiewać i wychodzi im to lepiej niż dobrze. Jak mój strój sam wskazuje, to jest, przygotowujemy się do transfuzji, oczywiście na wesoło, a przedstawienie jest karnawałowe. Żywimy nadzieję, że po prostu każdy coś znajdzie, bo są monologi, są sceny, ale są również i sceny bardzo poważne. No po prostu jak zwykle w karnawale, dla każdego coś miłego. Horror Show to pierwsza zaplanowana premiera reżysera i dyrektora artystycznego Teatru Zagłębia Jacka Jabrzyka. Spektakl na deskach Sosnowieckiego Teatru zagości do połowy lutego.